Siemanko widzowie, wleciał kolejny haul zakupowy fit. Znalazłem w dealie coś takiego. Fasolki bez cukru i one mają, z tego co patrzyłem, połowę mniej węglowodanów niż klasyczne. Green cola. Nie wiem, jak to jest, chyba po prostu słodzona stewią zamiast aspartamem. Tutaj chipsioki. 17% tuszu, 13% białeczka. Soczewicy, bekonowe najlepsze. Serowe całkiem ok, a jakby ktoś trafił na jalapeno, to nie polecam. No i wleciały znowu te ciasteczka, tylko te, bo tamte mi tak średnio podeszły, to były lepsze. I co, no wafelki ryżowe, o, pączek jak coś to nie mój niestety. Wafelki ryżowe, bananiki i nasz czasomilacz, kizersiki. No i w sumie jest tyle z ciekawszych rzeczy. Tutaj mamy przedobiadkowy wstępniaczek. Ziemniaki się gotują, ale już się nie mogę doczekać, więc muszę coś zjeść, bo jestem po siłowni. I na test datuję cola. Chyba jednak wygrywa zwykła cola zero. Jest co najmniej dziwna. Do wypicia nie polecam. Jak coś, to wcale deszcz mnie tak nie zmoczył, tylko się tak na siłowni wysilam i zmęczyłem. A tak naprawdę spoko, że mam duży samochód, to pojechałem po drodze do mechanika, akurat mi zrobili furę, więc miałem całe 500 metrów bliżej. No ale to i tak nie pomogło, jestem całkiem mokry. Upsi! Mały upgrade wieczornego posiłku, tutaj mamy twaróg z tym dżemem i kazeiną, zaraz sobie wymieszam. Jeszcze takie lodziki od NYX, marki NYX. Podobno dobre. Cała ta paka ma 284 kalorie. Z makrosami może nie jest jakoś super, ale jakby mam mało kalorii. Mam aż połowę zjadła, więc połowa wleci, 100 kalorii. Pół takich kurde lodów, to już to sprawa. Zanim zacznę, taki szybki teścik. O, zobaczcie, pół wyjedzone. I szybki test. Bardzo dobre. Polecam. Ostatnio jak jadłem jakieś lody z Kauflanda, które niby były wegańskie, ale to one w porównaniu do tych to jest dziadostwa. Te są serio smaczne. Polecam i smacznego sam sobie życzę. Wcinam elo.
przyjeżdżam do Krakowa na trening futbolu amerykańskiego. No i tak, no nie udało się w jednych zawodach wystartować. To w naszej siłowni opoczyńskiej organizują zawody w martwym ciągu i wyciskanie na klatę, no to uznałem, że pójdę sobie. No i tak testowo sobie dzisiejszy trening piątkowy przeznaczyłem na martwe ciągi. Nie jest źle, pół roku martwego ciągu nie robiłem. No więc będziemy lecieć za tydzień w niedzielę na zawodziksy. Bo za tydzień treningu nie mam futbolowego, gdyż iż ponieważ Boże ciało. No i co, ale nadal tniemy, więc spoko, bo przy, że tak powiem, mniejszej masie te ciężary nadal da się dźwigać. Zobaczymy, jestem dobrej myśli. Na tym treningu byłem na czczo i, że tak powiem, już trochę po wczorajszym też treningu zmęczony. Na te zawody postaram się być trochę bardziej wypoczęty. Najem się ładnie dzień wcześniej, więc może rekordzik wyrównamy. Byłoby sztos. Widzowie, musiałem zrobić chwilę przerwy, wjeżdżaj na rowerku. Ja się tak śmigam, takie wdzianko. Niestety droga, na której sobie jeździłem dookoła Opoczna, tak już jest styrana, że się nie nadaje do jeżdżenia na szosówce. O, tutaj tak pięknie sobie objeżdżam Opoczno dookoła. A tutaj, moi drodzy, stan jezdni jest tak popękana, że niestety no nasza szosóweczkę nie nadaje się, więc będę musiał szukać nowej trasy. Istnieje takie powiedzenie: nowy tydzień, nowe pudło z suplami. Więc widzowie, zaraz specjalnie dla was lecimy z unboxingiem. Dobra, mamy paczuchę otworzoną trochę. ZMB na lepszą regenerację do spanka. Kończy mi się ulubione białko, lody waniliowe polecam. Tego dokupiłem, jest na szczęście duża paka, bo już problem z dużymi pakami, czasami jest tylko w małych. Jeszcze jedno ZMB. Tutaj mam nadzieję Game Changer do twarogów, leci sosik zero o smaku biszkopta. Nie próbowałem, zobaczymy, będą testy. Skończyła się kreatina smaku coli, niestety zdrożała, a co zrobisz? Citrullinen na lepszym pompen. EAA, aminokwasiki na trening, bo na wczoraj robię treningi. I skończył mi się ten magnezjem, a teraz jakieś zawody będą w martwych ciągach, ja będę startował, więc przyda się. I co, i w sumie wsio. Oto tak jak w sumie przed chwilą już powiedziałem, nie będę na zawodach w kulturystyce, no to na siłowni u nas w Opocznie robią zawody z martwych ciągów, w wyciskaniu. Przysiadu nie ma, więc nie startuję, ale sobie wystartuję tak z ciekawości w sumie. Zobaczę, jak tam na redukcji będą wyglądały moje osiągi siłowe. Też mogliście zobaczyć, że zrobiłem sobie jeden trening martwych ciągów. Martwe ciągi robiłem ostatnio pół roku temu. No ale myślę, że wynik jest ok. Myślę, że na zawodach w niedzielę to poprawię. Tak samo już załapał się poniedziałek na ten vlog dzisiejszy, więc też wleciał trening klaty. Też ławy nie robiłem z 3 miesiące płaskiej. Więc też ciekawe uczucie. Dawno się nie robiło takich rzeczy. Problem jest taki, że waga stoi. Waga się utrzymuje tam w okolicach 103 kg, więc będę dobijał kroki. Na razie zostanę z kalorycznością. Kalorie zostają na tym samym poziomie.
Nie dobijałem kroków dziennego, że tak powiem, zapotrzebowania na mój ruch, więc będę dobijał kroki. Jak nie będzie możliwości, bo teraz jakieś niestety padanie jest, to będę poza kardio potreningowym. Jeszcze będzie wlatywało kardio albo rano, albo wieczorem. No i co? I w sumie tyle w tym tygodniu. I czekajcie w niedzielę na vlog z zawodów, może jak mam jakieś podium się wywalczy. Więc... Ilsa!